Dziękuję bardzo, szanowni państwo, za zaproszenie, za możliwość udziału w tej konferencji. Dziękuję także mojemu przedmówcy, panu sędziemu Schabowi, za bardzo poruszający wykład na temat tego, jak wygląda w tej chwili polskie sądownictwo. Muszę państwu powiedzieć, zanim przejdę do istoty mojego wykładu, że mierzymy się teraz. No z czymś, co, co można nazwać, tu proszę o, o wybaczenie, środowisko sędziowskie, które także tutaj jest reprezentowane na tej konferencji, ale z taką poważną groźbą upadku wymiaru sprawiedliwości. A dlaczego? Jeżeli dzisiaj coraz więcej obywateli, także tych zaangażowanych publicznie, zastanawia się, czy ze swoją sprawą iść do sądu. Nie dlatego, że obawiają się, iż nie mają racji, iż w sądzie prawa, w sądzie orzekającym na podstawie obowiązującego w Polsce prawa, sądzie, który, który rzetelnie ustala fakty, nie przyznano by im racji, tylko boją się, obawiają się także kosztów związanych z postępowaniem sądowym, tylko dlatego, że prawdopodobnie może zostać wylosowany sędzia zaangażowany politycznie w jedną z organizacji sędziowskich, ale tak naprawdę organizacji, które na co dzień angażują się politycznie, to znaczy, że mierzymy się naprawdę z czymś, co można nazwać ryzykiem przynajmniej, bo nie chcę tutaj formułować stanowczych tez upadku wymiaru sprawiedliwości. Jeżeli zastanawiamy się, czy pozwać, czy skierować powództwo przeciwko osobom, które stoją na czele tej rewolucji, o której pan sędzia Schab mówił bardzo trafnie przed chwilą w obawie, że sędziemu w wyroku przez gardło nie przejdzie możliwość zobowiązania wysokiego funkcjonariusza takiej rewolucji, czy premiera, ministra, innej osoby zaangażowanej właśnie w krzewienie tych idei pseudopraworządności, o których tutaj mówimy. To oznacza, że mamy do czynienia z poważnym kryzysem wymiaru sprawiedliwości, że to jest wymiar sprawiedliwości tylko dla niektórych. Tylko dla tych, którzy na ową sprawiedliwość zdaniem funkcjonariuszy awangardy tej praworządnościowej rewolucji zasługują. Szanowni Państwo, tutaj dzisiaj w, wcześniej w dyskusji przed przerwą pan doktor Bartosz Lewandowski wspomniał, że politycy prawa nie lubią. Ja mam tę okazję, okoliczność łączyć dwa obszary w moim życiu zawodowym. Jestem Prawnikiem, pracownikiem naukowym, a jednocześnie politykiem. I to moje wystąpienie dotyczące Narodowego Banku Polskiego będzie także taką próbą połączenia spojrzenia na perspektywę praworządności i także samego statusu Narodowego Banku Polskiego właśnie z perspektywy prawnika i polityka jednocześnie. Zresztą absolutnie nie powiedziałbym że i tutaj z kolegą Bartkiem chętnie wejdę w polemikę, że politycy nie lubią prawa. Niektórzy politycy. Generalnie rolą polityków i zadaniem polityków jest kształtowanie prawa, jest stanowienie prawa w ramach procedur, które w państwie są przewidziane. Jeżeli Jakaś grupa polityczna danego przepisu, danego rozwiązania, danej instytucji, posłuży się tutaj tym sformułowaniem, nie lubi, ale oczywiście ono jest zbyt proste. Tu chodzi o znacznie głębsze, pogłębioną analizę, ocenę danego rozwiązania, to dysponuje narzędziami do tego, żeby to prawo zmienić. Problem zaczyna się natomiast wtedy, kiedy jakieś rozstrzygnięcia prawne danej grupie politycznej się nie podobają i zamiast dążyć. Zgodnie z procedurami w tym państwie, tak jak w przypadku Polski, obowiązującymi do zmiany tego prawa, próbuje się je pomijać, próbuje się tego prawa nie stosować, czy też stosować jakieś rozwiązania zastępcze, a więc rządzić z pomocą uchwał, o czego w ostatnich miesiącach jesteśmy świadkami. I ta sprawa Narodowego Banku Polskiego także pokazuje w kilku miejscach właśnie te rozstrzygnięcia, w których Prawa nie zastosowano, bo ono się nie podobało, bo ono wydawało się rządzącym przyniesie rezultaty przez nich niepożądane bez próby zmiany tego prawa. Jesteśmy, proszę Państwa, nie bez powodu uczestnikami konferencji w obronie państwa prawa, ponieważ od grudnia regularnie prawo i zasady państwa prawa są naruszane, i to przez tych, którzy przez całe lata wmawiali nam. Że w Polsce praworządność była naruszona. Wmawiali nam, że prawo nie obowiązuje. W Polsce wmawiali nam, że lekceważone jest prawo europejskie. A co ciekawe, proszę, Państwa, w sprawie Narodowego Banku. Polskiego, także prawo europejskie przez tych piewców praworządności Europy jest naruszane, jest łamane. To pokazuje całkowicie instrumentalne podejście do systemu prawa, instrumentalne podejście do zasady demokratycznego państwa prawa. W końcu trzeba to, proszę Państwa, także powiedzieć instrumentalne podejście do prawa europejskiego. Wszystko to jest tylko narzędziem do tego, żeby zaprowadzać Zakładany przez siebie porządek, żeby doprowadzić do czegoś, co skutecznie, co, co trafnie, lider mojego obozu politycznego nazwał kiedyś dążeniem do monowładzy. Środowiska, których Emanacją jest obecnie rządząca grupa polityczna od 1989 roku, tak naprawdę jeszcze przed wyborami czerwcowymi, ale już zwłaszcza od nich dążą do tego, żeby objąć wszystkie instytucje państwa polskiego swoją monowładzą, a wszyscy ci, którzy ośmielają się im sprzeciwić, tak jak chociażby rzecznicy dyscyplinarni sędziów sądów powszechnych, tak jak na przykład niektórzy sędziowie różnych instancji sądowych, tak jak na przykład inne osoby funkcjonujące w życiu publicznym narażone są na ataki, ostracyzm i na wykorzystanie przeciwko nim całego aparatu władzy, tak żeby ta władza mogła w Polsce być utrwalona. Państwa, sprawa Narodowego Banku Polskiego od strony prawnej tak naprawdę sprowadza się do dwóch, do dwóch przepisów, tak to nazwijmy, do dwóch norm prawnych, które można... Wyinterpretować, które zresztą sprowadzają się tak naprawdę do tej samej konkluzji, pochodzą tylko z różnych aktów prawnych. Przede wszystkim jest to artykuł 227 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, z którego wyinterpretowuje się, bo nie ma o tym mowy tutaj wprost, ale nikt w doktrynie zasadniczo nie miał i nie powinien mieć wątpliwości, że z tego przepisu wynika konstrukcja. Wynika konkluzja niezależności Narodowego Banku Polskiego, niezależności od władzy wykonawczej Narodowego Banku Polskiego i także jego organów, a organem Narodowego Banku Polskiego jest także jego prezes. I w końcu, te same Państwa, wnioski możemy wyprowadzić z prawa europejskiego, mianowicie z artykułu 130 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Oraz artykułu 7 i artykułu 14 ust. 2 protokołu nr 4 w sprawie statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego. Prawo europejskie jednoznacznie, tutaj już nie trzeba przeprowadzać żadnych złożonych procesów wykładniczych, interpretacyjnych, stoi na straży niezależności, niezawisłości, nie, nie, niezależności banków centralnych. Niezależności od władzy wykonawczej, wprowadzając specjalne procedury włącznie ze skargą do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sytuacji, gdyby niezależność banku centralnego państwa należącego do tego systemu europejskich banków centralnych była naruszana. No, proszę Państwa, w Polsce obowiązuje ustawa o Trybunale Stanu. Jest to Ustawa stara z dnia 26 marca 1982 roku, ona była zmieniana w latach 90., ale tutaj proszę Państwa na marginesie warto zauważyć, może także z symbolicznego punktu widzenia, że jest, ja formuje taki zarzut wobec III Rzeczypospolitej, że nie była w stanie, Zmienić swojego systemu prawnego na tyle, żeby pozbyć się z niego aktów prawnych, uchwalonych, tak zasadniczych, tak ważnych, jak ustrojowe akty prawne w okresie Polski Ludowej, tutaj w okresie stanu wojennego. To, to jest przynajmniej w obszarze symbolicznym, ale myślę nie tylko taki dowód na brak odcięcia się od korzeni korzeni komunistycznych, które wciąż właśnie w systemie prawa są widoczne. Ale to tak by nie przesądza o, samym, o samej istocie problemu, o której tutaj mówimy i zgodnie proszę Państwa, z ustawą o Trybunale Stanu w jej stanie obowiązywania sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który zapadł 11 stycznia bieżącego roku o odpowiedzialność konstytucyjna przed Trybunałem Stanu prezesa Narodowego Banku Polskiego mogła być przesądzona przez Sejm bezwzględną większością głosów bezwzględną większością głosów i jednocześnie, to jest taka konstrukcja typowa dla odpowiedzialności przewidywanej w ustawie o Trybunale Stanu, postawienie przez Sejm prezesa Narodowego Banku Polskiego w stan oskarżenia oznacza automatyczne zawieszenie go w czynnościach. Czyli prezes Narodowego Banku Polskiego w momencie, kiedy Sejm uzna, że powinien odpowiadać przed Trybunałem Stanu, podejmie taką uchwałę, automatycznie jest zawieszany. W czynnościach nie może wykonywać swoich obowiązków w Narodowym Banku polskim. Ustawa o Narodowym Banku Polskim przewiduje cały system zastępstwa. Zastępstw tam jest wyznaczony pierwszy zastępca na okoliczność, kiedy prezes nie może wykonywać swoich obowiązków z różnych powodów, ale to oczywiście proszę Państwa, oznaczałoby i tak destabilizację działania banku centralnego. Ci z Państwa, którzy interesują się tym, jak ustawa o Trybunale Stanu w praktyce działa, to wiedzą, że Proces przed Trybunałem Stanu może trwać bardzo długo. Tutaj odsyłam chociażby do sprawy Emila Wąsacza, więc mogłoby to oznaczać postawienie prezesa Narodowego Banku, niezależnie kto, kto by nim był urzędującego prezesa Narodowego Banku Polskiego, że będzie trwał w zawieszeniu do końca swojej kadencji. Posługując się przykładem obecnego prezesa, jego kadencja trwa do 2028 roku, ta druga sześcioletnia kadencja, jeżeli zostałby postawiony w stan oskarżenia. W tym roku to jest wielce prawdopodobne, że biorąc pod uwagę to, ile postępowanie może trwać, że nie doczeka się rozstrzygnięcia przed Trybunałem Stanu do końca swojej kadencji w Narodowym Banku Polskim. I o to zresztą, proszę Państwa, od strony politycznej rządzącym może chodzić, bo przecież mamy do czynienia z procesem ściśle politycznym. Bezwzględna większość głosów w Sejmie, to oznacza proszę Państwa, że to jest taka sama większość głosów, która wystarcza do wykreowania rządu. Tak? Czyli mówiąc w skrócie, w pewnym skrócie myślowym, ale oddającym istotę problemu, większość stojąca za rządem w parlamencie może doprowadzić w zasadzie nie, bez żadnych większych ograniczeń do zawieszenia w pełnieniu, w pełnieniu czynności przez niezależnego prezesa Narodowego Banku Polskiego. Z dowolnych, przyjętych przez siebie powodów, bo chyba nikt z Państwa nie uwierzy, że wniosek, który uchwala Sejm o, postawie, o skazanie o pociągnięcie do odpowiedzialności prezesa Narodowego Banku Polskiego, czy kogokolwiek innego. W tym procesie nie ma charakteru politycznego. To jest proces ściśle polityczny. To jest proces ściśle polityczny. A z, y, oczywiście dlatego, bo kreowany jest przez ciało polityczne, dlatego że w tym konkretnym przypadku przecież trudno odrywać się od konkretnej sprawy, którą mamy w tej chwili jako Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej, w której zasiadam w Sejmie, który, przecież odpowiedzialność prezesa Glapińskiego była zapowiadana przez ówczesnego lidera opozycji, a dzisiaj premiera w ramach wieców wyborczych. Czyli on przesądził na wiecach wyborczych, że to postawienie przed Trybunałem Stanu ma mieć miejsce. Nie było to poprzedzone wnikliwą analizą Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, bo ona wtedy tą sprawą nie, się nie zajmowała, nie było takiego wniosku. Tylko przesądził na jednym, drugim, trzecim wiecu, później wpisał to do programu wyborczego postawienie prezesa w stan oskarżenia. Więcej, proszę Państwa, ostatnio. To było podane do publicznej wiadomości, więc nie uchylę tutaj żadnych informacji z zamkniętego posiedzenia Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Marszałek Sejmu nadał bieg wnioskowi o pociągnięcie prezesa NBP do odpowiedzialności konstytucyjnej, mimo że zgłaszano do niego zastrzeżenia do tego wniosku. Mówiono, że ten wniosek zawiera Braki formalne. I mimo, że ustawa o Trybunale Stanu nakazuje stosować do tego wniosku przepisy Kodeksu postępowania karnego dotyczące aktu oskarżenia, z którymi właśnie to przepisami od strony formalnej ten wniosek nie był zgodny, to Sejm, Marszałek Sejmu przeszedł do porządku dziennego nad obowiązującymi przepisami ustawy po to, żeby osiągnąć ten cel polityczny. Czyli prawo literalnie brzmiące, tak, a nie inaczej, jest stosowane wybiórczo, instrumentalnie. Tylko po to, żeby osiągnąć założony cel polityczny. Ale wróćmy proszę Państwa, do tej bezwzględnej większości głosów i wiążącej się z nim instytucji zawieszenia prezesa w czynnościach. A po analizie tej sprawy w, w ubiegłym roku. Doszedłem do wniosku wspólnie zresztą z moimi koleżankami, kolegami, też prawnikami w Klubie Parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości, że te, te przepisy ustawy o Trybunale Stanu są niezgodne z artykułem 227 Konstytucji, tym, którym tutaj wspominałem, i są niezgodne ze wspomnianymi przeze mnie przepisami y, europejskimi. Ta niezgodność, proszę Państwa, aż się narzucała, że większość rządowa może wpłynąć w taki spotny, istotny sposób na funkcjonowanie Banku Centralnego. Przygotowaliśmy w związku z tym wniosek zgodnie z uprawnieniem, które nadaje parlamentarzystom Konstytucja, wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Ten wniosek zresztą został poparty także przez niektórych konstytucjonalistów publicznie, którzy nie, nie są uznawani za Jakiś zwolenników politycznych naszego obozu władzy, merytorycznie podzielili nasz pogląd, iż niezależność Banku Centralnego wymaga większej ochrony w tym zakresie. Ktoś mógłby z Państwa zapytać, i taki zarzut w przestrzeni publicznej także się pojawia, że cały nasz wniosek i wszystkie działania, które podejmujemy, są obliczone na to, żeby ochronić konkretną osobę. Profesora Adama Glapińskiego, bowiem gdyby nam nie zależało na tym, tylko na samej praworządności i zgodności tej ustawy z konstytucją, to przecież mieliśmy kilka lat wcześniej, żeby tę ustawę zmienić, żeby wtedy złożyć wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Ale dobrze wiedzą ci wszyscy, którzy zasiadają w organach. Mających na przykład uprawnienie do wystąpienia, mającym legitymację do wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o kontrolę konstytucyjności, na przykład pracownicy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich czy, czy inne instytucje przewidziane przez Konstytucję, że zwykle wnioski o kontrolę konstytucyjności składa się w jakimś kontekście, bo nie jest chociażby uprawnieniem i zadaniem posłów, na Sejm Rzeczypospolitej analizowanie całego systemu prawa abstrakcyjnie, czy jest tam być może jakaś norma, która jest niezgodna z konstytucją. Takich norm jest na pewno sporo w systemie prawa, ale zauważamy to, odnotowujemy ten fakt wtedy, kiedy pojawia się przynajmniej potencjalnie możliwość zastosowania danej normy, zwracamy na nią wtedy uwagę. Ustawa o trybunale stanu, jak Państwo wiecie, no nie była aktem prawnym jakoś specjalnie często stosowanym, nie była przedmiotem zainteresowania. W warstwie narracji politycznej, oczywiście, dużo o tej odpowiedzialności się mówiło, ale w praktyce ona wcale nie była wdrażana, nie była wszczynana. Więc wtedy, kiedy potencjalnie pojawiła się możliwość wykorzystania tych norm, zwróciliśmy uwagę na to, że być może są one niezgodne z konstytucją, stąd ten wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. I one tak samo, te normy byłyby niezgodne z konstytucją, gdyby dotyczyły Marka Belki, Hanny Gronkiewicz-Walc, Leszka Balcerowicza, czy kogokolwiek innego, kto w przyszłości będzie prezesem Narodowego Banku Polskiego. I na skutek naszego wniosku Trybunał Konstytucyjny rozpoznał go oczywiście i 11 stycznia 2024 roku, bieżącego roku, orzekł o niezgodności wybranych przepisów ustawy o Trybunale Stanu z Konstytucją, uznając, że ta większość wymagana do postawienia prezesa w stan oskarżenia powinna wynosić co najmniej 3 piąte. Co najmniej 3 piąte, tak jak jest w przypadku członków Rady Ministrów. I jednocześnie oczywiście wtedy zawieszenie prezesa w czynnościach też byłoby możliwe, o ile taką większością, a nie mniejszą, stawiany prezes byłby w stan oskarżenia. Trybunał Konstytucyjny wyłożył tutaj zasadę niezależności Narodowego Banku Polskiego, odwołując się już tylko do wzorca konstytucyjnego zawartego w artykule 227 Konstytucji, nie korzystając z wskazywanych przez nas także wzorców europejskich. Trybunał uznał, że wzorzec konstytucyjny wynikający z polskiej Konstytucji jest całkowicie wystarczający. Były zdania odrębne, ale jeżeli zapoznacie się Państwo z tymi zdaniami odrębnymi, to zobaczycie, że przynajmniej jeden z sędziów, sędziów składający zdanie odrębne, sędzia Sochański, Bartłomiej Sochański, szedł nawet dalej w swoim wnioskowaniu i zastanawiał się. W ogóle nad istotą odpowiedzialności konstytucyjnej w przypadku Narodowego Banku Polskiego, więc wcale te zdania odrębne nie kwestionowały samej niezależności prezesa banku i tego, że ta większość bezwzględna jest nieadekwatna do tego, aby uhonorować, zachować, uszanować zasadę niezależności prezesa. I proszę Państwa, wyrok został opublikowany w dzienniku ustaw. To moglibyście Państwo sobie pomyśleć, z czego on się cieszy, przecież to jest normalna procedura, że wyroki Trybunału Konstytucyjnego publikuje się w dzienniku ustaw. Dzisiaj to nie jest już normalną procedurą. Siedząc tutaj, przed chwilą jeszcze sobie sprawdziłem wykaz aktów oczekujących na ogłoszenie. Po tej uchwale podjętej przez Sejm, uchwale nielegalnej, którą też kwestionujemy, najbliższy wtorek o 11.00 będę występował w Trybunale Konstytucyjnym wnosząc o uznanie jej pewnych części tych które mają charakter który może być przedmiotem kontroli Trybunału Konstytucyjnego za niezgodne z konstytucją ale po tej uchwale zaprzestano w zasadzie publikować orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego i to już bez względu proszę państwa czy jaki jest skład tego trybunału Oczywiście wszyscy sędziowie są legalnie orzekającymi sędziami w Trybunale Konstytucyjnym, ale wiecie Państwo, że niektórzy uważają inaczej i kiedyś dzielono wyroki na istniejące, nieistniejące, biorąc pod uwagę, kto w nich orzekał. Dzisiaj rewolucja poszła już dalej, wszystkie wyroki są kwestionowane. Ostatnie orzeczenie. Widziałem, że jest w wykazie aktów oczekujących na ogłoszenie w sprawie skargi konstytucyjnej 18 kwietnia trafiło do tego wykazu. Do dzisiaj widnieje tam informacja w trakcie ustalenia data publikacji. Czyli jesteśmy już, proszę, Państwa, ponad miesiąc od momentu, kiedy wpłynęło orzeczenie do rządowego centrum legislacji i wciąż data publikacji jest w trakcie ustalenia. Co się dziwić, proszę Państwa, skoro w rządowym centrum legislacji teraz przeprowadza się liczne bardzo potrzebne audyty, jak Państwo być może słyszeliście, a nie wykonuje się zadań, które do RCL-u należą, czyli nie publikuje się orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Ale tamto orzeczenie jeszcze opublikowano i, i na skutek publikacji tamtego orzeczenia możemy znaleźć dzisiaj w ustawie o Trybunale Stanu odpowiednie przepisy. przepisy. Ja ostatnio, proszę Państwa, kiedy... Yy, Podczas Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej prezentowałem nowelizację ustawy o Trybunale Stanu, którą przygotowaliśmy jako opozycja. Wskazywałem opcji rządzącej, że nawet służby sejmowe, służby legislacyjne Sejmu, honorują wyroki Trybunału Konstytucyjnego, co też powinno być normalne, ale, ale dzisiaj nic już takiej nie jest. I w przypisach do tak zwanego tekstu ujednoliconego, który znajduje się w internetowym systemie aktów prawnych zawartym na stronie Sejmu, są odnotowane konkluzje wynikające z tego orzeczenia, na przykład takie, że zdanie drugie utraciło moc. Z dniem 26 stycznia, bo wtedy zapewne nastąpiła publikacja tego wyroku, w zakresie, w jakim umożliwia zawieszenie w czynnościach prezesa NBP i tu dalej jest rozwinięte, nie chcę Państwu całych tych formuł czytać. Dalej przy innym przepisie czytamy utracił moc z dniem 26 stycznia, w części w jakiej odsyła do przepisu, do którego nie powinien odsyłać zgodnie z orzeczeniem trybunału, później znowu utracił moc wskutek pominięcia odesłania. Na podstawie wyroku. Więc legislatorzy Sejmowi, urzędnicy Sejmowi respektują wyroki Trybunału Konstytucyjnego, natomiast najwyraźniej wszystko wskazuje na to, obecna większość parlamentarna tych wyroków nie zamierza respektować. Ta sprawa, państwa. Na tym poziomie oceny konstytucyjności nie została zakończona. W dalszym kroku w klubie parlamentarnym z koleżankami i kolegami uznaliśmy, że jest potrzeba skontrolowania ustawy o Trybunale Stanów w zakresie jej zgodności z konstytucją, także w części, która dotyczy samego postępowania w Sejmie, postępowania, które zmierza do uchwalenia wniosku o pociągnięcie prezesa NBP do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu postępowania które ma charakter polityczny odbywa się przed ciałem politycznym jakim jest komisja odpowiedzialności konstytucyjnej kierującym się właśnie czynnikami, wskazaniami, dyrektywami politycznymi i że ten, ta odpowiedzialność czy ten, ten proces być może powinien wyglądać inaczej. Nie jest naszym zadaniem od strony oceny konstytucyjności przesądzanie, naszym zadaniem było wnioskowanie o stwierdzenie o zbadanie tej sprawy. Jednocześnie złożyliśmy wniosek o zabezpieczenie, obawiając się, że po tym naszym wniosku do Trybunału Konstytucyjnego większość sejmowa przyspieszy te prace tak, aby zdecydować o postawieniu prezesa w stan oskarżenia, nie czekając na rozstrzygnięcie Trybunału, czy sama procedura prowadząca do tego postawienia w stan oskarżenia jest zgodna z Konstytucją. Trybunał takie postanowienie o zabezpieczeniu wydał w kwietniu. Natomiast ono zostało publicznie zlekceważone przez marszałka Sejmu i inne organy Sejmu. Marszałek Sejmu publicznie powiedział, że na swoją odpowiedzialność nie zastosuje się do tego postanowienia, nie stosuje się do niego także przewodniczący Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, który prowadzi pracę pewnie zgodnie z politycznie przyjętym. Scenariuszem, Szanowni Państwo, więc zobaczymy, jak ta sprawa będzie wyglądała. Sprawa w Trybunale Konstytucyjnym ta druga jest w toku. Czekamy na termin rozprawy i na jej rozstrzygnięcie. I oczywiście niebawem zacznie się także cała sejmowa procedura weryfikowania wniosku przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej, która w moim przekonaniu ma doprowadzić jedynie do zdyskredytowania urzędującego prezesa Narodowego Banku Polskiego i do doprowadzenia go do tego, żeby być może sam zrezygnował tak, aby opcja rządząca mogła włączyć Narodowy Bank Polski do swojego systemu monowładzy, tak żeby rewolucja dotarła także do tej ważnej instytucji pilnującej, stojącej na straży wartości naszych pieniędzy i przede wszystkim stojącej na straży przynajmniej pod kierownictwem prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego tego, żeby w Polsce nie wprowadzono euro, bo chyba nie muszę Państwa przekonywać, że euro oznaczałoby dzisiaj obniżenie poziomu wzrostu gospodarczego i oznaczałoby to, że Polska długo nie doścignęłaby najbogatszych gospodarek europejskich, na co ma szansę trwając przy własnej walucie. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Dziękuję za możliwość wystąpienia.